Witam wszystkich, z tej strony Szwajcar. W tym nagraniu będzie o tym, jak Bitcoin przebija w końcu poziom 23 tysięcy i już drugą sesję utrzymuje się powyżej. Drugą sesję dzienną, ponieważ tutaj mamy wykres na interwale dziennym D1, czyli dzisiaj w poniedziałek jest korekta tego wczorajszego wzrostu niedzielnego, ale tak czy tak utrzymujemy się praktycznie w całości powyżej poziomu 23 tysięcy. Ten ogólnie wzrost przypomina to, co działo się w 2019 roku, dokładnie od kwietnia. I przy okazji każdego ruchu warto sprawdzać, jaka jest korekta. Czyli po korekcie ich poznamy. Mamy wzrost, korekta jest dosyć płaska o ograniczonym zasięgu. Sprawdźmy w ogóle, czy tutaj Bitcoin utrzymuje tą wielkość korekty nadal. Przełączmy na interwał godzinowy. Sprawdźmy teraz, jaki jest zasięg tych właśnie korekt. Czyli tutaj mamy korektę. Sprawdzamy ten overbalance. Tutaj z krawędzi jest reakcja. Korekta jest trochę większa. I zauważcie, że póki co nadal jest utrzymywana ta największa korekta. Tutaj też idealne wręcz odbicie od krawędzi największej korekty, czyli overbalansu. Natomiast na minus jest to, że tutaj występują fałszywe wybicia, czyli wybicie powyżej poprzednich szczytów i od razu powrót w dół, bez utrzymania poziomów powyżej. I ostatnio w niedzielę też to mieliśmy, doszliśmy prawie do 24 tysięcy i od razu zawróciliśmy w dół. To znaczy może nie od razu, bo była tutaj konsolidacja, była próba utrzymania tych poziomów świeżo po wybiciu, natomiast dzisiaj w poniedziałek była reakcja spadkowa w odpowiedzi na to, co działo się na indeksach amerykańskich, na przykład Dow Jones 30, S&P 500 czy Nasdaq. Tutaj zauważcie, że cały czas jest ten swing wzrostowy nadal utrzymany. Największa korekta się trzyma. W tym momencie, żeby przełamać tą największą korektę, należałoby zejść poniżej poziomu 22 700. Zejdziemy poniżej tego poziomu, no to mamy już tutaj zmianę tego swingu wzrostowego na albo to jako skomplikowaną korektę, albo wręcz zmianę na ruch spadkowy. Także wtedy on dopiero przestanie istnieć, kiedy złamiemy poziom 22 700. Póki co mamy tutaj jednak całą świecę dzienną, dzisiejszą i wczorajszą, powyżej poziomu 23 tysięcy. I mówiłem, że to jest analogia do 2019, do kwietnia. Także przenieśmy się, cofnijmy się w czasie. Dokładnie do kwietnia 2019 roku. Tutaj mamy ten właśnie rynek. I zauważcie, co tutaj następowało. Dokładnie, jeśli chodzi o tą analogię, no to mamy mniej więcej sytuację, gdzie jesteśmy na tych poziomach. Czyli dwie sesje powyżej już cały czas utrzymywały się te poziomy powyżej poziomu 5000 dolarów wtedy. Następnie dalej nastąpił ruch wzrostowy. Wtedy wzrosty tutaj wyniosły, zaraz to sprawdzimy, ile wynosiły wtedy wzrosty. Nie od samego dołka, tylko od sytuacji tutaj, od świeżo po wybiciu. Wyniosły 240%, a od samych dołków te wzrosty wyniosły 340% w tych okolicach. Nie trwały długo. Sprawdźmy, ile trwały te właśnie wzrosty w 2019. Trwały około 85 dni, około 90 dni mieliśmy tutaj tych wzrostów, bo one zaczęły się trochę jeszcze wcześniej. Także 85-91 dni. Tutaj przygotowałem wyliczoną proporcję, gdzie analogicznie, jeśli to już teraz trwa, no to zauważcie, wtedy zrobiliśmy wzrost o około 340% i było to po spadku o 84%. Natomiast w tej beście tutaj od końcówki 2021 roku przez cały 2022
spadliśmy o minus 70, prawie 8%. Jeśli analogicznie mamy podbić jak wtedy, no to będzie to oznaczało zasięg na okolice 50 500, czyli tutaj do tych poziomów. Tu akurat jest taki strzał podażowy, wręcz bardzo podobnie to wygląda, gdzie ten szczyt można uznać za ten tutaj również szczyt analogicznie. Także jeśli ma się to powtórzyć, to 90 dni ciągłego wzrostu od momentu tutaj tego początku. Ile trwają te obecne wzrosty? Jeśli ma oczywiście być pełna analogia. Warunek jest taki, że nie możemy złamać teraz poziomu 22 700, a najlepiej nie złamać poziomu 23 000. Te obecne wzrosty, sprawdźmy ile trwają. Weźmy od tego dnia, trwają około 29 dni, a przy przyspieszeniu tych wzrostów trwa to na ten moment około 20 dni. Także jesteśmy mniej więcej na samym początku tego ruchu wzrostowego. Jeśli tak, no to po 90 dniach będziemy tutaj na tym poziomie dopiero w okolicach 12 kwietnia. Połowa kwietnia lub nawet maj będziemy właśnie w tych okolicach, jeśli będzie tutaj spełniona pełna analogia z 2019 rokiem. Póki co się spełnia, ponieważ na 30 mniej więcej stycznia wyliczałem przyspieszenie tego ruchu wzrostowego na te okolice. Czyli dokładnie przydałby się taki bardzo silny ruch wzrostowy wybijający około 3000 dolarów w górę aktualnie Bitcoina, czyli z tych poziomów 23 tysięcy podbijający do co najmniej 26-28 tysięcy dolarów. Jaki mamy zakres wzrostów od obecnych wycen do właśnie tych poziomów? Zaraz to też sprawdzimy. Mamy zakres wzrostu do poziomu 50 500 z obecnych wycen około 115%. Także tutaj też należałoby zauważyć, że po takich spadkach naturalne będzie, że ktoś będzie tutaj odkupował. I rynek powinien tutaj według mnie teraz zachowywać się podobnie jak przy tym pierwszym podejściu. Czyli póki rośnie i konsoliduje płasko, no to wszystko jest ok. Zobaczymy, kiedy tutaj rynek zrobi to samo co wcześniej. W 2019 chodzi mi dokładnie stricte o ten tutaj bardzo silny spadek. Czyli analogicznie, jeśli mielibyśmy to przekładać na obecne wyceny, to tutaj mamy poziom w okolicach 23 tysięcy. Po wybiciu do okolic pewnie 28 tysięcy będzie tak czy tak mocniejszy spadek w dół tutaj. Było to wcześniej. Póki co to jest bardzo podobne i zbiega się w czasie z tym, co mamy teraz. Ponieważ od szczytu, tutaj jeśli sobie policzycie, od szczytu w grudniu na poziomie 19 500, mamy ten sam praktycznie okres czasu, co od szczytu na Bitcoinie 69 000 dolarów. Praktycznie ten sam okres czasu nastąpił tutaj początek tego ruchu wzrostowego. W obecnym tygodniu będą takie triggery jak FOMC, czyli spotkanie Fedu w środę o 20. Także tutaj może się dużo wydarzyć, dużo zmienności może być wtłoczone na rynek. Także jest okazja do wykonania ruchów zarówno wzrostowych, jak i spadkowych. Ciężko wyrokować teraz, jakie zdanie będzie miał Fed w wyniku tego, że inflacja spada tak jak zakładali i według mnie kurs dolara też tutaj się osłabia, żeby czasem gospodarka amerykańska nie uległa spowolnieniu. Dla potwierdzenia moich słów puszczę tutaj Wam fragment nagrania ze spotkania Online Pact z 7 listopada, czyli 7 listopad zeszłego roku 2022. Jeśli ma być analogia,
poprzedniej beście, to zauważcie, od szczytu mamy 52 tygodnie, 364 dni, około rok do momentu zaliczenia najniższych wycen. Jeśli ma się to sprawdzić, no to od szczytu teraz, czyli tych poziomów 69200, 52 tygodnie przypadają na dzisiaj, na 7 listopada. Co było dalej? Dalej następnie mieliśmy konsolidację. Czyli konsolidacja, oczywiście ten wykres jest tutaj wykonany w lipcu, także jest wcześniej. Czy nowe dołki były? Nie było nowych dołków. Te dołki były tak naprawdę w maju, czerwcu w tym roku. Jeśli natomiast dalej ma być tutaj analogia, no to do 30, tak naprawdę już tutaj przejdźmy, do 30 stycznia nowego roku będzie konsolidacja według tej analogii, a później dynamiczny wzrost w górę, czyli coś, ale odbicie tutaj, to w górę, w 2019 roku. Ten okres właśnie odbicia. Cykle halvingowe się sprawdzają, no to sprawdzimy, czy też w beście także sprawdzi się ten mechanizm, jaki był stosowany wcześniej. Widać, że ta konsolidacja już rozpoczęła się tak naprawdę wcześniej. W czerwcu był dołek osiągnięty. Tutaj nie został poprawiony. Trwa nadal tutaj ta konsolidacja. Możliwe, że też te wzrosty będą między tym właśnie początkiem listopada a 30 stycznia. Gdzieś pomiędzy ten rynek dynamicznie ruszy w górę. Ale okres już jest tutaj coraz krótszy do właśnie tego triggera wzrostowego. Teraz po czasie można przeprowadzić już weryfikację i właśnie w tym okresie była konsolidacja, ale tutaj upadek FTX-a, tej giełdy, która była w pierwszej trójce największych giełd kryptowalutowych, spowodował, że zaliczyliśmy tutaj nowy dołek. Natomiast ruszyliśmy właśnie w okresie od początków lipca do początków lutego, czyli do tego 30 stycznia. Ruszyliśmy dynamicznie tutaj po tym marazmie z końcówki roku. Także od początku stycznia mamy tutaj widoczny dynamiczny wzrost na rynku Bitcoina. Niedługo w nagraniu będzie o opcjach. Podsumuję rozegranie na Tesli, jak również jeśli zrobię nagranie przed czwartkiem, przed 15.30, kiedy ze środy będzie tutaj według mnie duża luka na tych spółkach technologicznych typu Apple, Google i Amazon, to podsumuję wszystkie te spółki, jak rozegrałem, a jeśli wcześniej będzie to nagranie, no to będzie tutaj podsumowane rozegranie opcji na Tesli pod właśnie wybicie na sezonie wyników, a wybicie było duże, bo ponad 11%. Już 5,5% wybicie gwarantowało zysk, natomiast tutaj zysk był większy, bo wybicie wynosiło 11%. Dokładnie było to z poziomu 144 na 155. W tym nagraniu to wszystko. Pozdrawiam wszystkich i oczywiście nie gridujcie, tylko piramidujcie zyski, bo inaczej zbankrutujecie.